prezesa, panu prezesowi Kacprzychowi i pani prezes Antoni za przygotowanie tego projektu, bo to jest bardzo ważny projekt. To jest umowa, która pozwoli na zapewnienie gwarancji dla finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa, no to jest ta podstawa wzrostu gospodarczego, sukcesu gospodarczego w Polsce i ułatwianie tym przedsiębiorstwom dostępu do finansowania jest niezwykle istotnym elementem wspierania dalszego wzrostu w Polsce. Równocześnie ten projekt jest przykładem takiego bardzo praktycznego, bardzo konkretnego sposobu wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i wzrostu poziomu inwestycji w polskiej gospodarce dzięki nowo powstałemu programowi planu inwestycyjnemu dla Europy, który, jak przypomnę, został ostatecznie zatwierdzony dopiero na początku tego miesiąca. Więc zwykle często narzekamy, że publiczny sektor, a europejskie instytucje działają powoli. Tutaj mamy przykład, w którym bardzo konkretna pomoc, wsparcie będzie dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw w tak bardzo krótkim okresie czasu. I musimy myśleć, że to jest tylko pierwszy z wielu instrumentów, który dzięki powołaniu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, który też był inspirowany pomysłami płynącymi z Polski, będzie jak najwięcej. Równocześnie ta umowa, o której dzisiaj mówimy, jest pierwszą umową COSME z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych w całej Europie. Tym bardziej gratuluję wszystkim instytucjom, BGK-owi i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu w tym, że przyczyniły się do tego wydarzenia. To jest dlatego tak istotne, że w całej Europie środki na inwestycje, na wsparcie dla gospodarki są ograniczone z powodu polityki, sytuacji fiskalnej w całej Europie. A te instrumenty pozwalają uruchomić środki sektora prywatnego i nakierować je na te cele, które są strategicznie ważne dla państwa i dla gospodarki. Przypomnę, że kiedy już została podjęta decyzja o utworzeniu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, Polska zdecydowała się wesprzeć tę inicjatywę również na poziomie krajowym, wykorzystując do tego instytucje związane w program, instytucje w Polsce, a więc przede wszystkim Bank Gospodarstwa Krajowego, jak również Spółkę Polskie Inwestycje Rozwojowe. I podpisana dzisiaj umowa jest dowodem na to, że Bank Gospodarstwa Krajowego bardzo dobrze się wywiązał z tego powierzonego zadania i jakby dowodził, że zaufanie, które tutaj polska administracja wykazała BGK-owi, było całkowicie uzasadnione. Przypomnę tutaj, że bardziej, mówiąc bardziej generalnie, program Plan Inwestycyjny dla Europy nie ma kopert narodowych. To, ile Polska z niego skorzysta, jest przede wszystkim od tego zależne, jak dobre projekty polskie podmioty będą w stanie przygotować. I dlatego wszystkich Państwa tutaj za pośrednictwem obecnych, również za pośrednictwem mediów zachęcam do tego, żeby takie projekty przygotowywać, żeby korzystać z tego też kapitału wiedzy, doświadczenia, umiejętności, które są zgromadzone w polskich instytucjach takich jak BGK, ale też Krajowy Punkt Kontaktowy, który pomaga polskim przedsiębiorcom w dostępie do różnych instrumentów finansowych oferowanych przez instytucje europejskie. I zakończę tym, że bardzo liczymy na to, że Bank Gospodarstwa Krajowego, który dysponuje tutaj rzeczywiście ogromnym doświadczeniem zarówno w finansowaniu projektów inwestycyjnych w różnych obszarach gospodarki, jak również finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, jak również okazywaniu takiej pomocy eksperckim przedsiębiorcom, będzie dalej bardzo aktywnym uczestnikiem tego procesu. Dziękuję bardzo.